Paulina Smaszcz, nowy partner, kobieta petarda znalazła w ramionach tajemniczego przystojniaka. Paulina Smaszcz w przeszłości uchodziła za dość spokojna, cicha osobę, która samodzielnie pracowała na własny sukces. Niestety po ogłoszeniu romansu Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek, kobiecie petardzie puścili wszelkie hamulce i skrupulatnie budowany wizerunek legł w gruzach. Celebrytka nie cofala się przed niczym, aby udowodnić światu, jak bardzo została w przeszłości zraniona przez byłego męża. W głosny konflikt angażowała nie tylko Kurzajewskiego i Cichopek, ale również była teściowa własnych synów i psa Bono. Gdy w końcu wydawało się, że Paulina Smaszcz odpuściła, w jej mediach społecznościowych ukazały się dające do myślenia materiały. Paulina Smaszcz przez długi czas nie była w stanie zaakceptować, że Maciej Kurzajewski najpierw je porzucił, a później związał się z inna kobieta. W mediach społecznościowych niejednokrotnie publikowała nagrania, którymi chciała udowodnić, że jej pewność siebie ani trochę nie ucierpiała na skutek tych smutnych doświadczeń. Plasaja z rytm melodii Miley Cyrus zapewniała, że jest kobieta niezależna i odważna. Teraz okazuje się, że serce Pauliny Smaszcz znów jest zajęte. Celebrytka zapalała uczuciem do tajemniczego mężczyzny, który przed 2 dniami zagościł w jej mediach społecznościowych. Dziennikarka w sobotę udostępniła na TikToku nagranie, w trakcie którego jej fani mogli zobaczyć, jak słuchając kultowego utworu The Power of Love przytula się na kanapie do nieznanego szerszej publiczności człowieka. Wokół zakochanych krazylym obsy należące do Pauliny Smaszcz. Najnowszy filmik Pauliny Smaszcz z udziałem anonimowego mężczyzny wywołał prawdziwa burzę. Internauci nie mogli się powstrzymać przed komentowaniem potencjalnego związku kobiety petardy z nowym mężczyzna. Wszyscy zastanawiali się, kim jest tajemniczy adorator i czy kiedykolwiek Smaszcz zdecyduje się ujawnić jego personalia. W końcu, ku zaskoczeniu fanów, kobieta petarda z nieznanych powodów usunęła nagranie ze swojego profilu. Czy to oznacza, że Paulina Smaszcz zmieniła zdanie i zamierza utrzymywać swoje relacje miłosne w tajemnicy? A może nowy partner nie życzy sobie tego typu publikacji w internecie? Póki co, odpowiedzi na te pytania nie są znane. Internauci snują jednak własne hipotezy. Pewnie nowy facet kazał ją usunąć. Pani Paulino, dlaczego nagrania znikają, a chciało się patrzeć na to wasze szczęście? Czyżby pani facet obawiał się nagonki? Dobrze, że jej w porę się zreflektowała. Może któryś z synów ja wyblagał, czytamy w niezbyt przychylnych komentarzach na profilu Pauliny Smaszcz. Wkrótce po zniknięciu romantycznych kadrów z mediów społecznościowych bylej żony Kurzajewskiego, ich miejsce zajęły równie intrygujące kadry. Trzeba przyznać, że Paulina Smaszcz nie próżnuje i czerpie z życia pełnymi garściami. W minioną niedzielę kobieta petarda wybrała się w szalona podróż ulicami Warszawy. Noca celebrytka jeździła po stolicy taksówka, w której w najlepsze trwała impreza. Paulina Smaszcz z mikrofonem w ręku korzystała z uroków życia w tak zwany taksi karaoke. W samochodzie migały kolorowe światła i rozbrzmiewała głośna muzyka. Niestety nie wiemy, czy w imprezie uczestniczył również tajemniczy przystojniak.